w poprzednim odcinku... Pikawa, padalcu, należy ci się kurde niezły łomot, za co ty tutaj kręcisz? Hej, 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 hej. Witam, moi drodzy, jak zwykle, niezwykle serdecznie. Tu znowu ja, Orention. I cóż, gramy dalej w Fallout New Vegas. Jesteśmy w siedzibie królów. Idziemy poinformować głównego króla. The King rules the King. Garrett. Osobista przestrzeń. Stanąłeś w drzwiach, człowieku, i marudzisz jak Kubańczyk. Powiedzmy królowi, że Farkas powiedziała, że Rexa można naprawić, nie? Tylko chciałem tak stanąć, żeby nie świecił nam Rexio swoim mózgiem po oczach. Things have been a lot better since you helped with those soldiers. Jednak się nie udało. Thanks again. So, what can I do for you? Już kurde, wiadomo, że dzięki nam Lisa już jest w tym wszystkim coraz lepsza. Tak, Julie Farkas mówi, że w Jacob's Town jest pewien człowiek, który może wyleczyć Rexa. She said, what? Why didn't you just say so when I was there? Actually, come to think of it, I was pretty angry when I went down there. I vaguely recall something about upending a few tables, maybe knocking out one of her doctors. Anyway, that's incredible news. Only thing is, there's too much going on around here for me to make a trip like that. And I need all of my guys just to keep things settled here. You seem to be awfully interested in my boy Rex here. And you've done some good work for me already. I'll tell you what. You promised to get Rexy here to that doctor, and I'll lend him to you. What do you say? No słuchaj, stary, tak naprawdę na wypożyczeniu Rexia to mi za bardzo nie zależy, ale szkoda zwierzaka. Także zdecydowanie zadbam, by poczuł się lepiej. A w ogóle, jak jesteś nerwus i poprzewracałeś wszystko i pobiłeś ludzi, to się dziwisz, że nikt nie chciał z tobą gadać, co? Tak, zdecydowanie zadbam, by Rexio poczuł się lepiej. I can't thank you enough. Now, there's a few things you should know about old Rex here, if you're going to be traveling together. First, he hates rats. Can't stand the things. Giant rats, mole rats, doesn't matter. He catches a whiff of one, and he's off like a shot after him. He's normally pretty obedient, but you might have to chase him some if he goes after one of the little varmints. Second, he doesn't like hats, or the people wearing them. Don't ask. I have no idea why. Maybe because it rhymes with rats. That should be it, though. Other than the occasional bad spot when his brain starts hurting him, that is. But I'm hoping you'll see to that. I wish you both luck. Take care of my Rex now, you hear? Rex, this is your new master. Protect her as you would me. Dobra, zaprowadź Rexa do doktora Henry'ego w Jacob's Town i dowiedz się, jak można go naprawić. Dobra, słyszałeś, co mówił król? Kas. Rexio nie lubi kolesiów, znaczy ludzi w kapeluszach, a ty masz kapelusz. O, Lisa sobie musiała golnąć. Dobre. Okej, okay, ale może podróżować z nami tylko jedna osoba, że tak powiem, i tu musimy kogoś odprawić. Ja myślę, że nie odprawimy kas, bo wtedy będą nam te wszystkie złe rzeczy związane z brakiem alkoholu we krwi doskwierały. Więc póki co odprawimy Eda. Odprawimy Eda, on wróci do Prim. I stamtąd będziemy go mogli znowu zwerbować, żeby... kontynuować związane z nim zadania. No tak, tracimy ten... profit od Ediego, ale dostaniemy coś od Rexia, nie? Co ten Rexio robi? Gdzie ty wlazłeś? Chodź tutaj. Dobra. Kurde, świecisz. Jak się czujesz, przyjacielu? Hau, hau. No na pewno odpowie. Nie, skomlenie jednak. Chcę cię lepiej obejrzeć, czy tam lepiej ci się przyjrzeć. Dyszy, matko, nie dyszy. Puszka mózgowa, bo
Rex tak naprawdę ma uszkodzony mózg, nie? Możemy tam zbadać, jeżeli zdążymy przeczytać. Lakier mu się łuszczy. Przepalone, powgniatane i podrapane części metalowe. Wygląda na schorowany i zanieczyszczony żel, tam coś tam, coś tam. Czyli najprawdopodobniej najsłabszym ogniwem tutaj w Rexiu jest jego mózg. Że choć pójdziesz z nami podróżować razem, hał, hał, ślicznie. On nam daje znajdź i zaznacz. Nie pamiętam, co to jest za profil. Do widzenia. Znaczy do widzenia w sensie, że kończymy rozmowę. Bez sensu, że to do widzenia jest. Teraz tak, zobaczmy, co to za profit jest. Status profity. Znajdź i zaznacz. Rex wykrywa wszelkie niebędące aktualnie w życiu właścicieli prochy, broni, amunicje. I powoduje, że zostaną one podświetlone. To ciekawe, nie pamiętałem tego. I jeszcze coś zobaczmy. W itemach, w różnych. Rexowi będzie potrzebny nowy mózg. Później się dowiemy, że można go pozyskać w różnych miejscach, ale my mamy mózg Violetty. On powinien się nadać, że tak powiem. No, data. Mapa świata. Data, mapa świata. No dobra, to możemy ruszać do Jacobstown. What's up? Hi. Tylko jeszcze tutaj zrobimy kilka rzeczy na zewnątrz. Która to godzina jest? O, jest przed południem, super. To tak, przebierzmy się może na taką bardziej... w taki strój bardziej, że tak powiem, pasujący do podróży po pustyni, czyli weźmy taki kask, tak, tak, to są wszystko mody, moi drodzy, i uniform kupca, i proszę, o, i nie ma rąk kupca, ale już ma, okej, okay, ma ręce, jeszcze te rękawiczki białe możemy zdjąć, bo ona jakieś tu ma, okej. Okay. Lisa teraz prezentuje się tak, ma taki kask z obmalowaną brytyjską flagą. Co on nam dodaje? Skradanie się plus 5 i percepcję plus 5, wyśmienicie, a ten uniform kupca, handel plus 5. No dobra, niech będzie, ale podoba mi się. Teraz pogadajmy może z kask. Kask ma taką sukienusię śliczną i ten, i kurteczkę, marynareczkę, ale Kas dostanie pancerz metalowy, żeby była odporna i dostanie kask czeladnika z pustkowi. Kas powinna się teraz prezentować, tak, i Kas oczywiście musi się odwracać. Chodź na tutaj, chodź Kas, come on, please. Kas ma jeszcze taki fajny plecak medyczny, zobaczcie, o, z apteczką, nie, taki bardzo klimatyczny, no w ogóle wygląda odlotowo. Co powiesz, Kas? Zobaczcie, jak fajnie wygląda. To jest też zmieniony pancerz metalowy na taki klasyczny, znaczy z klasycznych Falloutów, tak mniej więcej, nie? Dobra, ruszajmy. Ruszajmy, moi drodzy. I teraz tak. My mamy wzięte jeszcze coś takiego. Taki... Oj tam. Status. Taki profit, który nazywa się Wild Wild Westland. Po angielsku, a po polsku Dzikie Pustkowia. Dzikie Pustkowia wyzwalają najdziwniejsze i najbardziej nietypowe elementy postapokaliptycznej Ameryki. Nie dla ludzi o słabych nerwach lub zbyt poważnie nastawionych do życia. Tak. W związku z powyższym ja przypominam sobie, że kiedy mamy ten profit, to możemy spotkać różne ciekawe rzeczy, więc przenieśmy się na farmę Chorowica. Tak, to jest farma Chorowica. Weźmy jakąś porządniejszą broń. O, może ten prototyp. Jest tu jeszcze jeden mod taki, który dodaje pewne rzeczy. Nie pamiętam, jak on się nazywa. Jak nie zapomnę, to napiszę, dodam do opisu jego nazwę. Przepraszam, link do niego.
On właśnie dodał te jakieś kokony, prawdopodobnie ogromnych mrówek tutaj na farmie Chorowica. Jeszcze nam powinien tutaj dodać, o ile dobrze pamiętam, takie miejsce katastrofy wojskowego samolotu. Jest samolot, nie? Jest. I tu powiem, będą chyba niefajne roboty takie. No, zobaczymy. Tak, rozbił się tutaj wojskowy samolot. Ja nie pamiętam dokładnie, co tu można znaleźć, ale na pewno coś można znaleźć. Nie ma a coś tam jest. Są, widzicie? Są roboty te strażnicze, kurde. Waliny. Nie wiem, z kim one tam wojują. O kurde, jeszcze postrzeliłem Reksia. Reksiu, a czemu ty tam biegniesz? Życie ci niemiłe? Dobra, jednego mamy z głowy. Tam jeszcze chyba mamy wyrwi flaka. Pięknie. Odkryliśmy coś, zaraz zobaczymy co dokładnie. Kurde, Reksiu, bo ja cię zaszczelę. Kaz, do kogo tutaj łupiesz? O, te roboty tutaj wojowały z Redskorpionami, takie buty. No dobra, niech tak będzie. Weźmy to wszystko. Oj, złom tak nie do końca, ale dobra, niech będzie. Złomu nie biorę. Gruczoły biorę, bo są sporo warte z tych olbrzymich Redskorpionów. Okej. Okay. I tu jeszcze były te roboty strażnicze, nie? Co one tu mają? Nabój, rakieta. Złomu nie biorę. Jeszcze jeden, gdzieś Reksio tu ciężko. Lączowietrzny ramieni. Gdzie jest drugi? Gdzieś tu się zamienił w ten. Powinien się zamienić w kubkę ektoplazmy, czy jak to się nazywa. Kurczę. Nie ma? No dobra, może przeniknął przez tekstury. No i dobra, dobra, szukajmy dalej, co tu można znaleźć. Tych, o, wyrzutnia. Nie, nie, olbrzymi. Ach, kurde, musiałeś tu się położyć. Przeciągnę cię trochę, nie, nie dam rady. Reksiu, odsuń się, piesku, odsuń się. Jest, wyrzutnia rakiet, weźmy ją. Gruczą weźmy, skrzynie są puste, widzę. To dziwne, kurczę. Ale tu jeszcze coś widzę. Naboje. Przydadzą się. Będzie można je sprzedać, albo nie wiem, zrobić. Bardzo trudny. To ciekawe. Items. Chemistry. I zobaczmy, czy mamy ślusarski. Przegląd wojskowy. Kurde, jeden tylko. Dobra. Zobaczmy, jak bardzo trudne. Może być coś ciekawego, nie? Zaraz poła... No właśnie. O kurczę, brudna woda. Ale whisky była, no to dobra. Przynajmniej whisky. To co, idziemy dalej, moi drodzy. I to akurat nie jest związane z tym White Wild West, czy Dzikie Pustkowia. Tu będzie związane coś innego. Jeśli... O ile dobrze ja pamiętam, ale myślę, że tak. Zaraz się przyjrzymy bliżej. Chodźcie, chodźcie. Tylko bądźcie cicho i spoko... A w ogóle, Reksiu, bo ja widzę, że ty się mocno wyrywasz do przodu. O matko. Bidulek. Wyczuwasz zasadzkę? O, to ciekawe. Czy nadciągnę radioaktywne tornado? Czy... Proszę. Ktoś wpadł do studni?
O, dodano znacznik na mapie. Sprawdzimy tę studnię. Rex. Nie mogę z tobą pogadać o twojej taktyce, mogę. Właśnie o to mi chodziło, ale znacznik też dostaliśmy. Nie atakuj przeciwnika, dopóki ja ich nie zaatakuję. Przeciwników, przepraszam. Uwielbiam te jego reakcje. Dobra, super. Zapiszmy grę. Idźmy. O, słyszeliście ten dźwięk? Myślę, że zaraz zobaczymy coś ciekawego tutaj. Sobie myślę. O! Widzicie, co tam jest? Czyżby to był latający spodek, a tam są panowie dziwni? Czyżby to były ufoludy? Ilu ich jest? Trzech. Nie wiem, czy można tak powiedzieć, nie? Nie wiadomo, jaką oni mają tam płeć. Ognisko chyba chcieli rozpalić. Wylądowali sobie na ognisko, czy im się zepsuł ten? A flying object. Dobra, znajdźmy lepszą pozycję. Spokój ma być. Na razie się skradamy. Na razie się skradamy, słyszycie? Dobra, możemy rozpocząć szybki ostrzał, ale nie, może tego. A, jest jeden załatwiony. Oni mają dosyć potężną broń. Dobra, Rexio poleciał. Strzelaj, Kas, nie marudź. Patrz tego, pa jaką ma buzię zawziętą. Widziałaś? Dobra, łeb mu odpadł, znaczy głowa. Już wszyscy? Czy to już wszyscy? A gdzie jest Rexio? Rexio stracił przytomność, ale wstał, dobra. Trójwiązkowy laser, wyśmienita broń. Ciekawe, czy znajdziemy to, co bardzo bym chciał. Na razie... Jak to był? Obcy. To musi być jakiś obcy wyższej rangi. Ja nie zwróciłem uwagi, czy był to jakiś dowódca. Jest kapitan. Jest blaster obcych. Cudownie, po prostu cudownie. No tak, no chłopaki se wylądowali po prostu na ognisko, nie? A co mi to pokazuje? Po co mi to pokazuje? Jak ja już to chyba czytałem. Jakby tak od razu nie ten, nie łapali za broń, to byśmy pogadali o ognisku, nie? Blaster obcych. No ale w super stanie i zobaczcie, 165 ogniw obcych. Ło, a teraz to będziemy, kurde, siać po strach. Na pustkowiu, na Mojave. Desert. Właśnie. Ciekawe, czy to zadziała, ten mod. Tak, mamy blaster obcych, moi drodzy, jak ze starych, dobrych Falloutów. Patrzcie na to, jak z klasycznych Falloutów. Taki blaster. Ale super to wygląda. Dobra, co tam jeszcze mamy? Trójwiązkowy laser. Super, reperujemy tego. Dokonujemy niezbędnych napraw. DPS... Och, to też jest wyśmienita broń. Ja go wezmę pod ósemkę. Okej. Okay. Zobaczcie, mamy samą tą energetyczną broń. Taką, jaką Lisa lubi, nie? 8. Ciekawe, czy tu mod też jest. Wszystko działa. Też mod do broni energetycznej, która nie zawsze ma taki sposób celowania. Też działa. No to pięknie, no to wszystko działa. Okej. Okay. Zapiszmy grę. Chciałbym jeszcze zobaczyć. Kurde, ile razy ja próbowałem tego. Spróbuję też z wami. Ile mamy rakiet? 6. Czy da się to, kurde, coś zestrzelić? Wydaje mi się, że nie, ale możemy popróbować. Tam jest jakby jakieś uszkodzenie, albo nie wiadomo co. Bo tam się nie możemy dostać, moi drodzy. Nie wejdziemy tam.
wszystkie rakiety wpakujemy. Padalca. I co? A ciekawe, on jest w powietrzu. No, wydaje się, jakby tak lewitował, nie? Nad powierzchnią tych skał. Dobra, jeszcze dwie rakiety zestrzelimy. No i co? I guzik, nie? Nie trafiłem jeszcze na dodatek. No dobra, no trudno, nie trafiłem. Ale i tak nie da się tego zestrzelić. Wyrzucę tą wyrzutnię, bo nie jest mi potrzebna. Weźmy sobie na 8. Zobaczymy, jak to szczela. Jeszcze przejdźmy się tam. Zobaczmy. Ja chciałem jeszcze zobaczyć, jak to wygląda wszystko. A gdzie ten samolot? Gdzie jest samolot? A jest. O, dobra, okej, doczytał się. Rozumiem. Bo to są ustawienia wysokie, moi drodzy. Stąd niektóre obiekty się później trochę doczytują, ale ten widać spodek. Nie wiem, wydaje mi się, że już tu wszystko przeszukałem na tym. Na tym miejscu katastrofy, bo to jest... data, mapa świata. Forma Chorowica. Military Plane Wreckage. Tak. Czyli miejsce, znaczy tam, gdzie leży wrak, nie? Militarnego samolotu wojskowego. Myślę, że już tam nie ma czego szukać. Jeszcze chciałem popatrzeć. Zobaczcie, jest więcej tej kukurydzy tutaj rośnie, niż bez tego modu. To jest Wasteland, coś tam overhaul. Dodaje różnych takich ciekawych rzeczy, żeby to jakoś tak żywiej wyglądało, nie? Tutaj już widzieliśmy, wszędzie są te kokony mrówek, nie? Zobaczę, czy tu czegoś nie można przeszukać jeszcze, ale widzę, że nie. Też nie można wejść. Też nie. Okej, nie, to nie, łaskibz. Jeszcze z tej strony spróbuję. Tu jest ten taki silos, nie? Są takie silosy na zboże. Chyba nie wejdę jednak. Raczej nie, z tej strony też. No dobra, no to co, polecimy? Co to jest? O, jeszcze jakiś samochód, może coś na pace ma. Nie, po prostu wrak takiego pick-upa starodawnego. Tutaj też jest drugi. Fajnie to wygląda, no naprawdę wygląda żywiej, tak, nie? Więcej jakby rzeczy, więcej się... A no, swędzi, będę zły. Więcej się jakby dzieje. No, tak naprawdę to jest wszystko statyczne, nie? Ale dodaje pewnego uroku. I jak to bywa w modach, nie? Postać nie może sobie poradzić teraz z przejściem. Oj, kask. Chodź tędy, zobacz, patrz, chodź. Oj, kuszcza Reksio. Dobra, idę, nie mogę na to patrzeć. O, odwiesili się oboje, okej. Okay. Ja, moi drodzy, żeby było szybciej, pozwoliłem sobie wcześniej tam odkryć, że tak powiem, Jacobstown, także możemy tam skakać od razu. Ta droga do Jacobstown nie jest jakaś tam, oprócz kilku modliszek, może jakichś kazadorów, nic tam nie znajdziemy. Co tu jest? A, widzicie? To tak się podświetla. No. Lisa sobie łyknęła i możemy porozmawiać z jednym tutaj... Bo tutaj rezydują supermutanci w tym Jacobstown. A to jest jeden supermutant, jak dla mnie stary znajomy, jeszcze z Fallouta 2. Zaraz może nam się przedstawi. Dobra, już nie pij, Lisa, bo zaraz będziesz rozmawiała. Ja pierdzielę, co za laska. Idź. Welcome to Jacobstown, human. Kurczę, szkoda, że latarki nie włączyłem. Just don't stare at the Nightkin. They don't like people looking at them. And if you're NCR, keep it to yourself. They're not popular around here. To jest Markus, moi drodzy. Markus z Fallouta 2 jeszcze. Ze starego, dobrego Fallouta 2. Ja włączę trochę światła i teraz z nim pogadamy, żeby jego twarz było widać. Szukam doktora Henry'ego, Markus. Doc's inside the lodge.
Super. Mam kilka pytań. Aha, właśnie. Czemu niektórzy tutaj się mutanci tak nie lubią RNK? Lot of bad blood between super mutants and humans. Goes back years. Some here still got the scars and memories. Me? I don't really have a problem with the NCR. Set their sights a little too high sometimes, but they try. Legion? That's another story. Kurde, jak on fajnie tu wygląda, ja pierniczę. On miał, z tego co pamiętam, to on miał Talking Heada w Falloutie 2, także też można było go zobaczyć tak z bliska, że tak powiem. Ale kurde, to jest taka klimatyczna postać. Taki, można powiedzieć, inteligentny supermutant. Może później o nim porozmawiamy. Na razie powiedz nam coś o... użytecznego na temat Republiki Nowej Kalifornii, bardzo cię proszę. Seen them grow from a single town, Shady Sands, into the Republic. They've done good for the most part. Tak, Shady Sands, moi drodzy. O, jak to wszystko piękne jest. Czemu RNK jest zbyt ambitna? They expand fast. If you got land they want, they'll take it, eventually. Did it out west, they'll do it here. They keep rolling over people. They'll regret it. That's how revolutions start. No i tu bym polemizował, nie? Zależy, co daje w zamian tutaj RNK. Takie twory, takie duże imperia zazwyczaj do rozwoju potrzebują ekspansji. Nie zawsze to się kończy rewolucjami, Marku. Zależy, jak traktują tych zasymilowanych, że tak powiem, nowych obywateli. Prowadzicie jakieś interesy w Nowym Vegas? Not really. Heard it's a paradise in the wasteland. Never been there myself. Doubt they'd let a mutant in. Amazes me people would come from all over the waste to throw away everything they've got in that town. No ciekawe. Powiedz mi coś o Legionie, co wiesz? Kaisar thinks he can change human nature. Most of the Legion is following Kaisar, not Kaisar's ideals. When he's gone, it'll crumble. Might not happen overnight. Might take a few decades, but it'll happen. Basic human nature. Greed, ambition, jealousy. We'll see to it. No. Powiedzmy, że masz rację. All right. All right. Kurczę, dlaczego nie chcesz nic o sobie powiedzieć? Co jest nie tak z Mrocznymi? Bo on mówił, żeby się nie gapić na Mrocznych, nie? No, on mówił, Markus mówił. Nightkin suffers schizophrenia from the stealth boys they're always using. One of the reasons I settled Jacobstown was so they could be cured. While they're in town, the Nightkin aren't allowed to have stealth boys, so their craziness doesn't get worse. Trouble is, the Nightkin don't like being visible either. They don't take being exposed too well. Rozumiem. Mam kilka pytań na temat Jacobstown. Such as? Such as. Opowiedz mi o historii tego miejsca. Was a resort pre-war. I renamed it to Jacobstown after an old friend. Died a long time ago. I figured the mutants needed a place to call our own. Town's far enough away from humans so they don't bother us much. One of these days I'm hoping we can trade with the rest of the wasteland. No more fighting, just get along. No i tutaj wiesz, marzenia, nie? Trochę utopijne, bo ludzie mają nie do końca szczęśliwe wspomnienia w stosunku do supermutantów i też, że tak powiem, doświadczenia z supermutantami. Nie wszyscy są tacy jak ty, Markus. Większość woli zabijać. Powiedz mi coś więcej o sobie. Was part of a super mutant army. Ran a town, walked the wasteland with a tribal. Now I'm here. Opowiedz mi o tym człowieku. We were looking for a Gek to save the village of Arroyo. Eventually we did. Nuked an oil rig in the process. We went separate ways after that. I went east into the Rockies looking for other mutants like myself. Don't know what happened to my friend. I got a feeling it turned out all right in the end. Aha, to jest... No to jest takie odniesienie zupełnie do Fallouta 2, nie? Od początku, od Arroyo, poszukiwanie Geka i wysadzenie
tej platformy wiertniczej. Taki Fallout 2 w jednym zdaniu. Armia supermutantów? Long story, so here's the short version. The Master created the supermutants and Nightkin. The Master thought he could unify everyone. No more differences, no more war. It didn't end well. No nie skończyło się to dobrze. To jest akurat Fallout pierwszy, nie? Tam mistrz, armia supermutantów i tak dalej. Byłeś burmistrzem? Town was Broken Hills. Bunch of supermutants, humans and ghouls all living together peacefully. Well, most of the time. No, to też jest dwójka. All right. Są jakieś zasady w tym mieście, których muszę przestrzegać? Same as any civilized town. Don't start any fights or steal anything. We'll treat you fair. Not a lot to ask. No to na razie. See you. See you. Okej, no to lecimy do chaty, nie? Tak jak powiedział Markus, tam ma być doktor. Zapytamy, czy ma jakąś receptę na wyleczenie naszego mechopsa. Mechanicznego psa. Półmechanicznego. Znaczy nie tyle naszego, co króla, nie? Króla królów. Okej, chodźmy tu. Another human. One was enough. A cóż to za postać jest? Nie pamiętam. A, Kini. Taki, można powiedzieć, trochę przywódca mrocznych tutaj w Jacobstown. Też ciekawa postać. Bother someone else. I don't want anything to do with you. Kim jest ta druga osoba, której wspominasz, bo on mówił o drugi człowiek, nie? Dr. Henry, he's one of you. Go speak with him instead of me. Co tu robisz? I represent the Nightkin. Marcus may lead this town, but the Nightkin listen to what I have to say. Doesn't mean I don't respect Marcus for what he's trying to do. However, he doesn't truly understand the difficulties of being a Nightkin. Co mroczni robią tu w Jacobstown? The stealth ploys we use have cumulative adverse effects on our minds. Jacobstown was supposed to be a sanctuary, a place to find a cure. Instead, we wait and wait. I'm sick of waiting. Ale jesteś niecierpliwy. Nie wiem, czy to dobre pytanie do Kiniego, ale zadajmy je. Jaki masz problem z ludźmi? Humans are always staring at things. We Nightkin don't like being stared at. Is uncomfortable. Tak, to jest właśnie... Mroczni wolą być schowani, nie? Znaczy, pod działaniem Stealth Boya. O, jak to cię niby odróżnia od niektórych ludzi? It is different. Right now, I'm trying very hard to remain civil. And you're not making it easy with your incessant questions. Dobra, dobra, spokojnie. Luzik, luzik. Już idę. Do widzenia. Finally. Finally. No dobra. Doktor, moi drodzy, jest gdzieś tutaj, o ile dobrze pamiętam. I jeszcze jest jego dosyć ciekawa asystentka też, której nie widzę w tej chwili. O, nocny łowca. Jest doktor. A gdzie jest asystentka? O, śpi. Dobra, to nie będziemy jej budzić. Niech sobie śpi. Porozmawiajmy z doktorem chwilę. I assume this is about something important. You're interrupting my research. Bardzo ważnego. Jesteś naukowcem? Yes, specializing in neuroscience, both human and canine. Of course, this lab is nothing compared to what I had when I was with the Enclave. Byłeś członkiem Enklawy? Yes, but the leadership and I didn't see eye to eye, so I left. It was the right decision, since the Enclave's oil rig was destroyed not long after. To miałeś szczęście. Nauka o... znaczy... już wyprzedzam się. Sam siebie wyprzedzam. Nie, no, miał szczęście, że przed zniszczeniem tej platformy odszedł, nie? Ale dobra, kontynuujmy. Nauka o układzie nerwowym psowatych? Cyberdogs and the like. It's not a field I work in much anymore. Porozmawiajmy o czymś innym. If we must.
Nad czym tu pracujesz? The Nightkin have varying degrees of mental instability due to their addiction to stealth bore use. I've been trying to come up with a cure. I'm currently investigating the local Night Stalker population, since they seem to have developed a natural stealth field. I've also gotten my hands on a working Stealth Boy Mark II prototype, but that experiment is riskier. I'd rather not pursue that research just yet. Czemu Stealth Boy 2 jest mniej bezpieczny? The stealth field has been modulated to use less power and thus last longer, but for some reason it has pronounced negative effects on the user. However, these pronounced effects will allow me to pinpoint exactly what parts of the brain they're affecting. Unfortunately, I'll need to run the test on a live subject, and Marcus has encouraged me to investigate the Night Stalker mutation first. No, rozumiem, rozumiem. Czy używanie Stealth Boya jest szkodliwe dla ludzi? It's possible, but I've yet to see any hard evidence or hear of any cases where humans were negatively affected. Its negative effects are more pronounced on Nightkin. Porozmawiajmy o czymś innym. If we must. Coś jest nie tak z moim cyberpsem. Kazano mi przyjść do ciebie. It's neural degradation. Biomed gel can only preserve a living brain for so long, so you'll need to find a replacement. I haven't left Jacobstown in years, but there was one woman in Novak, Gibson. I remember her living with a pack of hounds. Aside from her, I know that the Fiends and Caesar's Legion fight alongside dogs. There could be viable specimens among them, if you can get to them. No i właśnie, mamy jeden mózg, ale możemy od psów staruszki Gibson, w Legionie Cezara i wśród bestii. Myślę, że o ile dobrze pamiętam, to my mamy już tego od bestii, nie? No nie, moglibyśmy teraz naprawić Rexa, wrócić do, bo ja wolę wrócić później do Prim, odesłać Rexa do króla, a znowu zwerbować Ediego, nie? Czyli cóż, na razie się pożegnamy z doktorem. Tak, tak. Jego asystentka na razie śpi, moi drodzy. Zajrzymy też do jego komputera później. A tymczasem zakończymy ten odcinek. Ja tu skończę ten odcinek. Mam nadzieję, że was całkiem nie zanudziłem. Dziękuję wam jak zwykle za poświęcony czas. Dziękuję za obejrzenie tego materiału. Zapraszam na kolejne. Zapraszam też do innych gameplayów. A tymczasem do usłyszenia, trzymajcie się, hej, hej!